Bardzo częstym pytaniem jest pytanie, ile trwa egzamin praktyczny na mieście na prawo jazdy. I pojawia się bardzo często opinia, że egzamin może trwać około 40 minut. Otóż to nie jest do końca tak. Rozporządzenie w sprawie egzaminowania mówi, że egzamin powinien trwać co najmniej 25 minut, ale jest to bardzo nierealne, ponieważ w ciągu 25 minut nie da się wykonać wszystkich zadań egzaminacyjnych. Zwykle wordy położone są nie w centrum, tylko gdzieś na poboczu miasta, gdzieś w dzielnicach bocznych miasta. Egzaminator podczas egzaminu musi wykonać określone zadanie. Musi jechać na rondo, musi wykonać skręt w lewo na skrzyżowaniu, musi być parkowanie, musi być jakieś zawracanie na skrzyżowaniu, musi być zawracanie na jezdni z wykorzystaniem infrastruktury. Egzamin nie jest na czas. Egzamin może trwać 45 minut, może trwać godzinę, ale też żadnym wyjątkiem jest egzamin, który trwa półtorej godziny. Wszystko zależy od tego, czy będziemy wykonywać zadania od razu za pierwszym razem, czy będą jakieś poprawki, czy będzie dużo czerwonych świateł, czy nie spotkamy jakiejś sytuacji drogowej, która nas zatrzyma na kilka minut. Powtarzam, egzamin nie jest na czas. Egzamin może trwać nawet godzinę, nawet półtorej.